Cześć, jestem Magda Selfmaster.pl. Dzisiaj temat lenistwa. Opowiem o roli motywacji, energii, celów, nawyków i twojego sposobu myślenia w byciu leniwym, o paru podstawowych sposobach na pokonanie lenistwa i o jednej najważniejszej rzeczy, która pomaga prawie w 100% pozbyć się lenistwa na stałe. Chyba każdy wie, jakie to uczucie i jak wygląda lenistwo. Nie chcesz się ruszać, nie chcesz nic robić, masz ochotę po prostu posiedzieć, poleżeć wszystko, byle nie musieć się w nic angażować. Lenistwo na pierwszy rzut oka właśnie tak wygląda, jak zwykła niechęć do robienia czegokolwiek i to przeważnie duża niechęć, obezwładniająca niechęć. Ale czy naprawdę to jest takie proste? Czy rzeczywiście chodzi tylko o to, że nic ci się nie chce i nic innego za tym nie stoi? Nie wydaje mi się, dlatego że istnieje masa powodów do tego, żeby być zniechęconym albo żeby być biernym. Dlatego samo stwierdzenie, że ktoś jest po prostu leniwy, nic nie wnosi, bo nic nie mówi o powodach lenistwa. Wiele osób myśli, że ma tak zwany problem z lenistwem i miksuje ten problem z czym tylko się da: z brakiem motywacji, brakiem energii, mało ekscytującymi celami, złymi nawykami, brakiem dyscypliny albo myśleniem o sobie jako o kimś, kto jest po prostu leniwy z natury. I wszystkie te rzeczy. Mogą się przyczyniać do lenistwa, ale myślę, że nie są najważniejsze. Myślę, że jest jeden podstawowy, nadrzędny powód tego, że ci się nie chce. I to właśnie on odpowiada za ten tak zwany problem z lenistwem, który może się ciągnie za tobą w twoim życiu już latami. W rzeczywistości lenistwo jest tylko symptomem. Ale symptomem czego? O tym opowiem na końcu. Zanim to zrobię, opowiem o tym, jak wygląda lenistwo na co dzień. I użyję przykładu, który może wyglądać jak niewinny przykład, ale tak naprawdę zawiera sporo, spore elementów autobiograficznych. Powiedzmy, że siedzisz sobie na kanapie i właśnie intensywnie myślisz o swoim planie ćwiczeń, który wisi na lodówce i wyraźnie mówi Ci, że dzisiaj biegasz. Problem w tym, że akurat dzisiaj kompletnie nie masz na to ochoty. Jesteś wykończony po pracy. Nie masz energii. Motywacja gdzieś wyparowała. Cele nagle wydają się strasznie odległe, mniej ważne, mniej realne. Regularne ćwiczenie jeszcze nie weszło ci w nawyk. Siedzisz sobie i próbujesz się zmusić do tego, żeby wstać i żeby wyjść. Ale w Twojej głowie trwa bitwa, a właściwie wojna. Wiem, że powinienem iść, ale jestem zmęczony. Może pójdę jutro, ale zaplanowałem, że pójdę dzisiaj. Ale dzisiaj mi się nie chce, nie przebiegnę nawet stu metrów. A co z moimi celami? Jak osiągnę swoje cele, jak będę tak wszystko odkładał? Twoje myślenie zatacza pętle. Twój mózg jest zamrożony. Działa trochę tak jak niektóre filmy na YouTube, jak naciskasz play, a I pojawia się taka mała, okrągła ikonka ładowania. I kręci się pięć minut w kółko, ale film się nie otwiera, nic się nie dzieje, nie ma żadnego rozwiązania tej sytuacji. I tak mniej więcej wygląda Twoje myślenie. I tak wpływa na to, co się z Tobą rzeczywiście dzieje w tym momencie. Myślisz, myślisz i nic nie robisz. Walczysz ze sobą, i kiedy już jesteś na granicy poddania się, do akcji wkraczają wyrzuty sumienia, zaczynasz się czuć źle, pojawia się niepokój, nie chcesz się tak czuć, więc rozpraszasz się, włączasz telewizor, film, muzykę, dzwonisz do kolegi, robisz wszystko, żeby tylko uciec od myślenia. I co w tym złego? Szczerze mówiąc, wygląda na to, że nic. Żyjemy sobie w bardzo komfortowym świecie, w którym można być strasznie leniwym. Poza zrobieniem paru podstawowych rzeczy, nie trzeba robić nic dodatkowego. Na pewno nie trzeba robić jakichś wielkich, ciężkich rzeczy. Nie trzeba wychodzić, na przykład, jak pada deszcz albo jak jest mróz. Ale jak naprawdę jest z lenistwem i czy rzeczywiście to jest takie dobre? Jak dla mnie bycie, bycie leniwym i nie robienie niczego to jest jak wziąć wszystkie swoje możliwości, szanse, cały zestaw umiejętności, zainteresowań, pasji. Talentów, w sumie całe swoje życie, cały swój czas, zawinąć to wszystko w czarny plastikowy worek i wyrzucić. Kiedy robisz to regularnie, czyli kiedy regularnie wpadasz w wir tych prostych przyjemności, z czasem coraz trudniej będzie ci robić rzeczy wymagające wysiłku. Zrobienie czegoś takiego stanie się dla ciebie naprawdę odpychające, prawie niemożliwe. I wtedy często u ludzi uruchamia się takie pytanie, jaki to wszystko ma sens. I to pytanie jest bardzo uniwersalne, bo zadają je sobie osoby, które zatopiły się kompletnie w lenistwie, ale też osoby, które osiągnęły duże sukcesy. I osoby, o których na pewno nigdy nie powiedziałbyś, że są leniwe. Bo nie są. Ale osiągnęły wszystkie swoje cele. Nie czują, że chcą robić coś ponad to, co robią. I to jest właśnie częste u tych osób, które osiągnęły wszystkie swoje zewnętrzne cele, ale te zewnętrzne cele nie spełniły ich oczekiwań. Te osoby nie znalazły w tym wszystkim sensu. Nieważne, w której grupie jesteś, pierwszej czy w drugiej, z czasem, jeżeli nic się nie zmieni, będziesz coraz bardziej bierny. A to z kolei będzie prowadziło do coraz gorszego samopoczucia, a to do stałego poczucia bezsilności. I czujesz wtedy, że albo nie masz żadnej władzy nad sobą, albo ta władza nie ma żadnego znaczenia. Czyli znów, żeby uciec od tego sposobu myślenia, znów zatapiasz się w jakiejś formie ucieczki, czyli znajdujesz sobie nowe rozpraszacze. I to jest takie błędne koło tracenia czasu, rozpraszania się, znów tracenia czasu, znów rozpraszania się, tracenia własnego życia. Ale tak jak mówiłam, to jest tylko symptom. Czemu zwykle ludzie przypisują to, że im się nic nie chce? To jest naprawdę ciekawe, bo ludzie często myślą, że chodzi o brak motywacji. Gdybym tylko mógł się zmotywować, żeby zrobić to, co sobie obiecałem, to, co sobie wymyśliłem, że zrobię, wszystko byłoby w porządku. Ale problem z motywacją polega na tym, że nie można na niej polegać. Dlatego, że motywacja jednego dnia jest, drugiego jej nie ma. W dodatku, przeważnie z lenistwa wyrywa nas motywacja negatywna i zewnętrzna. To znaczy, raczej uciekamy od różnych rzeczy, których nie chcemy, niż dążymy do tych rzeczy, których rzeczywiście chcemy i do których mielibyśmy tą pozytywną motywację. Tak czy inaczej, uciekanie od bólu wydaje mi się Główną motywacją większości ludzi, i widać to wszędzie, może nawet w Twoim życiu to widać. Powiedzmy, że nie znosisz swojej pracy od lat, ale nie znosisz jej niewystarczająco mocno, żeby zabrać się za szukanie nowej jeszcze, i akurat zmienia się u Ciebie szef. I ten nowy szef nie jest do wytrzymania, i nagle ten ból spowodowany beznadziejnym, czepiającym się o wszystko szefem, staje się wreszcie wystarczająco dotkliwy, żebyś poszukał nowej pracy. Zupełnie jakby ta. Wcześniejsza niechęć do pracy nie wystarczyła. I rzeczywiście nie wystarczyła. Potrzebowałeś czegoś mocniejszego. Albo może byłeś u lekarza i okazało się, że jest jakiś problem ze zdrowiem, z sercem, z cukrzycą, i nagle masz motywację do tego, żeby poćwiczyć i zjeść coś zdrowego, mimo że wcześniej jakoś nie mogłeś znaleźć dobrego powodu, żeby robić te rzeczy regularnie. Jasne, że w takiej sytuacji lepsza jest negatywna motywacja niż żadna, albo w ogóle poddanie się, ale negatywna motywacja, która bazuje na Ciągłym uciekaniu spod topora nie jest najlepsza. Pomyśl, czy naprawdę, żeby pokonać swoje lenistwo i zrobić coś dobrego dla siebie, chcesz polegać tylko na nieszczęśliwych wydarzeniach w swoim życiu, albo na strachu, na uciekaniu przed czymś. Czy naprawdę chcesz, żeby twoje życie tak wyglądało? Jaki poziom kontroli wtedy będziesz miał nad swoim życiem, kiedy będziesz mógł właściwie wybierać między złym albo gorszym? Czysta reaktywność, zero proaktywnego podejścia. Tak wygląda życie leniwej osoby. Ja na pewno nie chcę, żeby tak moje życie wyglądało. Żeby opierało się na reagowaniu i robieniu czegoś ponad standard, tylko wtedy, kiedy coś mnie do tego zmusi, kiedy będę przyparta do muru. I kiedyś ktoś ładnie powiedział, że los chętnego prowadzi, ale opornego wlecze siłą. I dokładnie tak to wygląda, kiedy jesteś leniwy. Ważną częścią w pokonywaniu lenistwa jest wzięcie odpowiedzialności za swoje życie. Bycie proaktywnym, bycie twórcą. I zrozumienie, że nie podejmowanie świadomych decyzji też jest decyzją, to jest też wybór. Kluczem jest pozytywna i wewnętrzna motywacja, ale do tego jeszcze wrócę. Powszechna wymówka do tego, żeby nic nie robić, to jest też brak energii. Czuję się taki zmęczony, że niemożliwe wydaje mi się zrobienie tego, co sobie postanowiłem. Brak energii może być rzeczywiście problemem, ale mam takie wrażenie, że spory. Udział w tym braku energii ma fakt, że większość ludzi ciągle jeszcze próbuje zarządzać swoim czasem, a nie tym, co jest ważniejsze, czyli własnym poziomem energii. No bo co z tego, że masz kupę czasu, jak nie masz energii, żeby cokolwiek zrobić? Żeby lepiej wyjaśnić to, o co mi chodzi, wrócę na chwilę do przeszłości. Może jako dziecko byłeś podobny do mnie. To znaczy, siedziałeś na matematyce kompletnie znudzony i wyprany z energii, ale kiedy dzwonił dzwonek. I zaczynał się WF, nagle byłeś pełny energii. Skąd nagle się wzięła ta energia? Wcześniej tam nie było. Sprawa jest prosta. Nie miałam ochoty na siedzenie w jednym miejscu. Chciałam się ruszać, i to rzeczywiście dawało mi energię. Robienie tego, na co miałam ochotę. Czyli zyskiwałam energię, dlatego że jej używałam w taki sposób, w jaki chciałam. Zużywamy się z powodu braku używania naszej energii w taki sposób, w jaki naprawdę chcemy. Dobrze używana energia. Używana tak, jak chcemy jej używać, tworzy energię. Jak to jest z dorosłymi? Mam wrażenie, że energia u dorosłych jest tak samo tłumiona, jak moja energia w klasie, przez to, że nie robimy tego, co chcemy robić i tego, co nas interesuje. Jaki jest z tego wniosek? Jeżeli nie masz energii i po pracy próbujesz zmuszać się do zrobienia czegoś, czego tak naprawdę nie chcesz robić, to będzie ciężko. Ale jeżeli pracujesz nad jakimś projektem, powiedzmy, na dziś zaplanowałeś sobie, że napiszesz tekst na własną stronę internetową, ale kompletnie nie masz na to ochoty w tym momencie. Za to chętniej zająłbyś się samym layoutem, czyli wyglądem strony. Zrób to. Zajmij się tym aspektem projektu, który Cię interesuje i da Ci przyjemność po ciężkim dniu pracy. I w ten sposób, robiąc to, co chcesz, odzyskasz swoją energię. Dodatkowo, jeszcze możesz sobie na przykład podzielić zrobienie tego layoutu na małe kroki, żeby nie czuć tego początkowego przytłoczenia i zacząć. Nawet 5 minut pracy nad tym, co Cię akurat interesuje i cieszy, wciągnie Cię na dłużej. Nie zmuszaj się do robienia czegoś, czego nie chcesz w danym momencie. Zrób to, co chcesz, a odzyskasz energię i chętniej zabierzesz się za ten tekst. Przez mądre przeplatanie tych dwóch typów zajęć, będziesz w stanie używać energii i ją odzyskiwać w sprytny sposób. Ale to też nie jest rozwiązanie na zawsze. Czasami po prostu potrzebujesz urlopu albo czasu tylko dla siebie. I mam na myśli prawdziwy urlop. Prawdziwy odpoczynek, a nie kompulsywne przeglądanie Facebooka, internetu i sprawdzanie maila i mylenie tego z odpoczynkiem. Chodzi mi o nic nie robienie po okresie naprawdę ciężkiej, intensywnej pracy, spędzenie czasu w samotności, bez rozproszeń, tylko ze sobą. Na początku to może trochę przerażać, ale to jest dla Ciebie dobre i jest dobrą okazją też do zadania sobie paru pytań, ważnych pytań, w stylu dokąd moje życie zmierza? Albo czego ja tak naprawdę chcę od życia? Może być czasem też. Czasem niemyślenia i cieszenia się przyrodą czy medytacją, na przykład. Czas intensywnej aktywności powinien być przeplatany z odpoczynkiem, tak jak jedzenie, po jedzeniu jest trawienie, po dniu jest noc i tak dalej. Kolejnym zaskakującym powodem tego, że nic ci się nie chce, mogą być Twoje cele. Bez przerwy słyszymy, że cele są najważniejsze. I jak już je będziesz miał, to wszystko stanie się proste, one przyniosą Ci energię do działania, ale nic zniknie. A ty wszystko, co sobie zaplanowałeś, osiągniesz? To nie jest takie proste. Bo może masz piękne cele smart, może masz zapisane je na ekranie swojego telefonu i codziennie wpatrujesz się w te cele jakieś do pracy. One są ambitne, mierzalne, osiągalne i tak ale z jakiegoś powodu wcale nie masz ochoty ich realizować. Dlaczego tak jest? Czy przyszło ci kiedyś na myśl, że cele, które masz i które wydają się technicznie doskonałe, Mogą nie zostać zrealizowane, bo tak naprawdę nie są Twoje? Może to są cele Twoich rodziców, wujka albo społeczeństwa, które chce, żeby byś, żebyś był jakąś osobą? Jeżeli cele nie są Twoje, to nie ma co liczyć na jakieś wielkie i długofalowe zaangażowanie i potem satysfakcję. Cele są ważne. Ważne jest, żeby je mieć, ale one powinny być wbudowane w większą strukturę tego, kim jesteś. Nie chodzi tylko o to, żeby sobie e, przypadkowo powybierać, co chcesz osiągnąć i do czego będziesz dążył. Albo żeby wziąć czyjeś cele i uznać je za swoje i je realizować. Kolejna rzecz to to, że niektórzy ludzie, i akurat ci mogą mieć naprawdę dużo racji, są leniwi z powodu złych nawyków. A raczej powinnam powiedzieć, że mają złe nawyki z powodu nawyku lenistwa i dodatkowych nawyków wspomagających ich lenistwo. Przykład. Jeżeli masz nawyk codziennego wieczornego jedzenia ogromnego obiadu. To jak myślisz, co stanie się z twoim poziomem energii i z postanowieniem, że za godzinę idziesz biegać? Pewnie będziesz bardziej gotowy do tego, żeby pójść spać niż żeby biegać albo żeby zabrać się za jakąś pracę? Nawyki mają ogromne znaczenie. I kiedy ludzie mówią, że są leniwi, bo nie mają dyscypliny, tak naprawdę chodzi im o nawyki i mówią o nawykach. Po prostu nie chce im się nic robić, bo nie mają nawyku robienia tych rzeczy. Co może być potężniejszego w? w codziennym życiu niż twój podświadomy umysł prowadzący cię do twojej wizji dzięki codziennym aktywnościom, nawykowym aktywnościom. Nawyki są kluczowe do uwolnienia się od lenistwa w relatywnie krótkim czasie, jeżeli będziesz w stanie przełamać swój nawyk lenistwa i zastąpić go nawykiem aktywności. A to będzie wymagało sporo świadomej pracy siły woli i tak jak z celami, wpasowania tej pracy w odpowiednią strukturę, o której powiem na końcu filmu. Niektórym nic się nie chce z powodu ich własnego sposobu myślenia i postrzegania siebie jako leniwych. I to jest naprawdę niebezpieczne przekonanie. I często za tym przekonaniem jestem po prostu leniwy stoi chęć ochrony siebie, chęć ucieczki. I to znaczy, że ten brak pewności siebie, który człowiek ma, ta niewiara, którą ma w to, że może dostać to, czego tak naprawdę chce. Po prostu powoduje, że znajduje sobie sposób na ucieczkę od tych wątpliwości, przez historię w swoim własny, o swoim własnym lenistwie, co powoduje, że nic nie robi i się nie zawodzi. Strach i wątpliwości w takiej sytuacji przenoszą bierność, a bierność potwierdza lenistwo i tak w kółko. Brak aktywności równa się lenistwo, lenistwo równa się brak aktywności. Uważaj z takimi przekonaniami, bo one bardzo mocno się przyczepiają, trudno się odczepiają i szybko zamieniają się w rzeczywistość. Dlatego przyjrzyj się uważnie temu, dlaczego nie robisz wymagających rzeczy, które chciałbyś robić. Może wyznaczyłeś sobie, sobie jakiś cel, ale tak naprawdę w środku głęboko nie wierzysz, że go osiągniesz. Boisz się, co będzie, jak ci się nie uda. Dlatego bardziej komfortowe w tej sytuacji jest dla ciebie uwierzenie w to, że jesteś leniwy i nieryzykowanie porażki. Ale konsekwencje takiego myślenia są bardzo bolesna. Bardziej bolesne niż ta mała tymczasowa porażka, której możesz doświadczyć po drodze do swoich celów, bo to zamieni się w permanentne poczucie przegranej, trwałą przegraną, ciągnącą się za tobą porażkę. Jak w takim razie radzić sobie z lenistwem w codziennych sytuacjach i dylematach w stylu iść na, na to bieganie czy nie, pisać tekst czy nie, zrobić sobie zdrową kolację czy zamówić pizzę? Najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest wciągnięcie się w myślenie o tym, czyli w takie odbijanie się od ściany do ściany. Nie iść, iść, robić, nie robić. Nie angażuj się w ogóle w takie myślenie. Jeżeli się zaangażujesz, w dziewięciu przypadkach na dziesięć zrezygnujesz i wybierzesz to, co w danej chwili będzie dla ciebie łatwiejsze. To będzie też prowadziło cię do, ta walka w myślach, będzie też prowadziła cię do prokrastynacji, do odkładania rzeczy na później. Dlatego, jak tylko zauważysz, że pojawiają się u ciebie takie myśli, natychmiast wstań i zrób pierwszy krok w stronę tego, co zdecydowałeś, że zrobisz. Nie myśl o tym, odetnij myślenie. Jeżeli zdecydowałeś, że pójdziesz biegać, nie myśl o tym, jak bardzo ci się nie chce iść biegać. Po prostu wstań, załóż buty i wyjdź. Tylko tyle i aż tyle. Poza tym, postaraj się. Przesunąć bardziej w stronę pozytywnej i wewnętrznej motywacji, ale prawda jest taka, że taka motywacja nie istnieje tak po prostu. Kiedy już wyznaczysz sobie jakieś ambitne cele, konkretne cele, przede wszystkim sprawdź, czy te cele są twoje, to znaczy, czy są zgodne z twoimi wartościami, a nawet dalej z twoją wizją. Dopasowanie tego pozwoli ci zachować pozytywną i wewnętrzną motywację przez zwyczajne przypominanie sobie o tych rzeczach. Bo tutaj wszystko się zaczyna. Wokół tego zbuduj swoje nawyki wspierające Twoje cele. Naucz się zarządzać swoją siłą woli i energią. Określ, co Ci jej pozbawia, a co Ci jej dodaje, i szukaj balansu przez równoważenie zadań, które zabierają Ci energię i pomiędzy tymi, które Ci dodają tej energii. W praktyce to oznacza przeplatanie aktywności, które Cię męczą, z tymi, które sprawiają Ci przyjemność. Ja na przykład po paru godzinach przed komputerem, kiedy coś piszę albo mm, odpowiadam na maile, kompletnie czuję się wyprana z energii. Wychodzę sobie do lasu na przykład na godzinę, dwie poćwiczyć. I kiedy wracam, znów jestem gotowa do tego, żeby zabrać się za coś, co będzie wymagało dużego skupienia, wysiłku. Czyli wystarczy, że napęd z tego, co bardzo lubisz, przeniesiesz na aktywności, które są dla ciebie trudniejsze. Naucz się, jak to funkcjonuje u ciebie. Kiedy masz najmniej energii w ciągu dnia, kiedy masz jej najwięcej, co ją wyczerpuje, co cię doładowuje. Przyjrzyj się swoim nawykom. Jakie nawyki wspierają twoje lenistwo? Co to jest? Późny obiad, chodzenie spać codziennie o drugiej w nocy i oczekiwanie, że wstaniesz o szóstej, żeby wyjść na spacer? Jaki jeden nawyk najbardziej pomaga ci w byciu leniwym? Zobacz też, co jest za samym lenistwem, czyli prawdziwy powód Twojego lenistwa. Może to jest strach przed porażką. Może strach przed tym, że nie poradzisz sobie ze swoimi celami. Przyjrzyj się swoim przekonaniom. Może dla własnego komfortu stworzyłeś sobie leniwą tożsamość i wierzysz w to, że jesteś po prostu leniwy i dlatego nic nie robisz. I to cię trzyma w takim trybie bardziej statysty, niż głównego aktora we własnym życiu. To wszystko, o czym powiedziałam do tej pory, jest bardzo ważne, ale nie będzie miało znaczenia bez najważniejszego, bez tła, do którego wszystkie te rzeczy powinny być dostosowane, czegoś, co pozwala pozbyć się lenistwa najlepiej. To coś jest w samym centrum twojego lenistwa i to jest coś, czego lenistwo jest tylko symptomem, objawem. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że nie ma w twoim życiu niczego naprawdę ważnego dla ciebie, co nadaje mu sens, kierunek. I daje prawie nieskończoną energię do działania. To coś daje jej tak dużo, że lenistwo nie ma szans z pasją, jaką czujesz, kiedy o tym myślisz. Jeżeli wszystkie rzeczy, o których do tej pory powiedziałam, złączysz z tą jedną, nie będziesz chciał zmarnować ani minuty na swoje lenistwo. Właściwie, jeżeli będziesz miał tę jedną rzecz, to prawie wszystkie inne rzeczy przestaną być problemem. Pojawi się motywacja, będzie energia, pojawią się twoje sensowne cele, bo będzie je do czego odnieść. Strach i wątpliwości stracą na znaczeniu, przestaniesz się tym tak bardzo przejmować, będzie coś ważniejszego, będziesz miał więcej odwagi. Wypracowanie nawyków stanie się po prostu częścią procesu, będzie łatwiejsze, jeżeli będzie podparte dobrym po powodem. Wszystko się układa w ten sposób: lenistwo przykrywa brak tego czegoś w Twoim życiu i jest symptomem tego braku. Bo po co miałbyś się starać, jeżeli nie ma nic ważnego dla Ciebie, o co chciałbyś się starać? Możesz stosować wszystkie możliwe, najlepsze techniki na pokonanie lenistwa, ale jeżeli nie będziesz miał dobrego, zapalającego cię powodu, żeby to wszystko zrobić, co będzie konieczne, żeby to lenistwo pokonać, to będzie bez znaczenia. Zadaj sobie parę pytań. Co tak naprawdę zyskuję dzięki mojemu lenistwu? Co z tego mam? Co najlepszego byłoby dla mnie możliwe, gdybym usunął wszystkie obawy i lenistwo ze swojego życia? Jaki wtedy wybrałbym kierunek? Czym bym się zajął? jedynym trwałym lekarstwem na lenistwo jest dobrze wybrana, to znaczy co znaczy dobrze wybrana, to znaczy w zgodzie ze sobą wybrana ścieżka mistrzostwa. Lenistwo możecie z niej zepchnąć, ale lekarstwem na lenistwo jest właśnie ona. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli uważasz to wideo za ważne i przydatne dla siebie, podziel się nim z przyjacielem, polubie, zostaw mi swój komentarz. Jeżeli jesteś zainteresowany coachingiem, zapraszam, wejdź na selfmaster.pl, zapisz się do newslettera ja co tydzień, będę wysyłać ci swoje darmowe nagranie dla Twojego samodzielnego rozwoju osobistego. Do newslettera dołączam też listę książek. Do zobaczenia.